Mamy rajd dzikiego kabana na memcoinach, które zdominowały scenę krypto. Co ciekawego dzieje się w projektach? Przed nami również duże airdropy, m.in. od Debridge i od Scrolla, czyli coś, na co czekaliśmy bardzo długo. Jakie ja obecnie mam podejście do rynku kryptowalut? Jak wygląda mój portfel? I co ciekawego na rynku? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym materiale. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale w kolejnej powódce z kryptoekipą. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco. Warto też podzielić się łapką w górę i komentarzem. I standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Dawno słuchajcie, nie było materiału, ale tak naprawdę ostatni czas, te ostatnie dwa tygodnie to było kilka eventów, na których pojawiła się kryptoekipa. Byliśmy na konferencji o krok przed rynkiem. U Kamila Jarząbka byliśmy na spotkaniu społeczności Gameswifta i Star Heroes. Byliśmy oczywiście u Patryka Kępińskiego na krypto raporcie. Część kryptoekipy była na Kryptosphere i na koniec w tą niedzielę byliśmy na evencie Solamy, który był naprawdę naprawdę niesamowity. Zacznę od tego, że w przygotowaniu jest oczywiście nasz event Crypto Community Conference, który obędzie się 1 lutego w Łodzi. Słuchajcie, to jest wydarzenie, które naprawdę cementuje całą polską scenę krypto. Jestem pewien, że będzie to największy krypto event w Polsce i jeżeli byliście na pierwszej edycji to dobrze wiecie jak krypto robi eventy. Na ten moment mamy już oczywiście miejsce, niesamowite miejsce dwupoziomowe jeżeli chodzi o parter będzie on oddany cały do dyspozycji naszej społeczności więc będzie działo się tam naprawdę grubo. Pierwsze piętro to oczywiście strefa dla projektów no i oczywiście niesamowita aula i niesamowite sale do ama. To co ważne zadbaliśmy o parking, za zadbaliśmy o kategorię Catering, zadbaliśmy nawet o obiady, więc te wszystkie rzeczy, które zgłaszaliście nam po pierwszej edycji, zostały poprawione. Więcej informacji podamy wkrótce. Tak naprawdę, na bieżąco staram się Wam dawać aktualizacje na moim Xie i mam nadzieję, że sprzedaż biletów uda puścić się gdzieś tam w połowie tego miesiąca. Na moim kanale dwa nowe filmy: wywiad z żywcem, czyli trochę takie degeńskie spojrzenie na hostce i na trendy, oraz wywiad z fundamentalistą bitcoina, więc ze Sławkiem Zawackim z Kangi i zachęcam Was, żeby te dwa wywiady sobie obejrzeć. Lecimy sobie, słuchajcie, szybko, bo tak naprawdę bardzo dużo się dzieje na rynku. Widzę, że przede wszystkim po rozmowach z Wami na eventach. Dziękuję za te wszystkie rozmowy, za te wszystkie spotkania, że na ten moment cały czas emocje gdzieś tam. Targają rynkiem i tak naprawdę jest bardzo, bardzo chwiejnie, tak? Przypominam, że mamy dopiero 8 października, i na ten moment nie oceniałbym jeszcze, czy rzeczywiście to nie będzie ten wzrostowy październik. Wrzesień też długo był na minusie. Myśleliśmy, że standardowo się tak zakończy, a potem mieliśmy podbicie, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o Bitcoina, jesteśmy na poziomie 62 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o moje publiczne portfolio na Dropstabie, 25% na minusie. What the fuck? Słuchajcie, co z tym robić? Oczywiście myślę, że projekty, które wybieram, wybronią się w dobrym rynku. Natomiast, jaki jest ten rynek, zaraz sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o nowe pozycje, tak naprawdę, to wprowadziłem tylko jedną pozycję, żeby mieć delikatną ekspozycję na ekosystem SUI. Jest to Cetus, a więc jest to Launchpad. Dużo zresztą mają opcji właśnie z tego ekosystemu. I jest tak naprawdę to mój ostatni zakup. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, co dzieje się na rynku, no to jeżeli wejdziemy sobie na Coingecko. I zobaczymy, które projekty zyskują najwięcej i które są w ogniu, jeżeli chodzi o te najbardziej trendujące, bo no to praktycznie w większości są to coiny Nie jest to na pewno rynek dla każdego. Myślę, że y, gdzieś tam. Y, Ludzie inwestują w memcoiny z kilku prostych przyczyn. Przede wszystkim ja cały czas uważam, że ciągle nie ma tego nowego retailu, że gramy tak naprawdę przy tym wspólnym stole od jakiegoś czasu. No i myślę też, że jeżeli chodzi o memcoiny, to to, że nie ma tutaj ventures capitals, to, że nie ma tutaj bagażu toreb i że ludzie czują się mimo wszystko tutaj bezpieczniejsi, bo wolą grać na siebie niż na duże fundusze, powoduje to, że to wszystko wzrasta. Oczywiście. Pewnie już na X-ie rzucił się wam pewien pan, który tak naprawdę uważany jest za proroka tej Hossy, kiedyś mieliśmy Johna McAfee w poprzednim cyklu, w ostatnim cyklu mieliśmy oczywiście Elona Maska, a teraz murat wyznacza trendy, który dał niesamowitą prelekcję na token 2049 na YouTubie. No, i jeżeli chodzi też o temę Coiny, to jeżeli wejdziecie sobie na profil oficjalny token 2049, to macie tutaj tą prelekcję. Polecam zobaczyć, jak ten człowiek patrzy na rynek memcoinów. Myślę, że bardzo dużo ciekawych odpowiedzi, dlaczego w ogóle ten rynek trenduje, dlaczego ludzie postanowili przerzucić ten kapitał na memcoiny. Tak jak w poprzednich cyklach, gdzieś tam zainteresowanie memcoinami, shitcoinami kończyło nam cykl. Tak tutaj miejmy nadzieję, że te paliwo prędzej czy później rozleje się na inne projekty. Czy mi to się podoba? Oczywiście nie. Natomiast wiele projektów jest budowanych od zera, ze silnymi społecznościami. Mamy projekty, gdzie CEO porzucił projekt i społeczność go przyjmuje, więc na memcoinach dzieje się naprawdę dużo i fakt faktem, że to jest absolutnie trend, który teraz przebija ostatnio zresztą, jak sobie popatrzycie też w tym filmie Murada było pokazywane ostatnie duże listingi na giełdzie Binance i tam tak naprawdę tylko Jupiter był na delikatnym plusie reszta ma srogim minusie, oprócz memcoinów, więc czy się komuś to podoba czy nie? Trend is your friend. Natomiast przypominam, że e, mieliśmy w przeszłości bardzo dużo różnych trendów. Przypominam trend związany z metaversem, gdzie też był szał, dziki chciał, miała to być przyszłość, a potem tak naprawdę został z tego popiół i gruz i wygląda to bardzo słabo. E, więc ile tak naprawdę ta mania memcoinowa potrwa, tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście gram na tym niewielkim kapitałem, ale bardzo, bardzo ostrożnie. Nie mam zamiaru e, przepieprzyć kapitału, który budowałem sobie przez parę lat na, jakąś tam, na jakieś tam Memcoinów, ale też nie będę kopał się z rynkiem, więc coś tam mam. Między innymi token N. Ten kotek na solanie, którego dostałem w werdropie Więc tak to wygląda. Jeżeli też chodzi o Memcoiny, warto mieć dwie dobre giełdy. To znaczy, jeżeli chcecie być cały czas na rynku na bieżąco i nie szukać gdzieś tam nowych giełd, szybko zakładać konta. Jeżeli chodzi o Tier 1, absolutnie Buybit, to jest fundament. Standardowo, jeżeli chcecie wesprzeć mnie, Kryptoekipie, zapraszam, bo dołączenie do Kryptoekipie. Właśnie na Bybita ruszył teraz w SOT też, a więc duża akcja dla traderów. No i jeżeli chodzi o kupowanie tych memcoinów, tych mniejszych, to ja tutaj standardowo od dwóch lat działam na giełdzie Mexi Global. Uważam, że nie ma na ten moment lepszej giełdy do kupowania tego typu małych pozycji, więc również wszystkich serdecznie tutaj zapraszam. I link również znajdziecie pod tym materiałem. Co ciekawego jeszcze dzieje się, słuchajcie, na rynku, przede wszystkim problemy Tethera. bo dostaliśmy informację o tym, że Coinbase usunie. Właśnie tutaj pary dla Europejczyków do Tetera, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. Też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ta, ta mika, to wszystko zmienia się bardzo szybko i zobaczymy, tak naprawdę, jak zakończy się tutaj sytuacja z Teterem. Natomiast fakt jest taki, że Coinbase już taką informację podał. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, tak jak wiecie, od jakiegoś czasu eksploruje ekosystem Monad. Gram tu pod Airdropa, jeżeli chodzi o. Tego dropa, no to przede wszystkim stekuje tutaj właśnie wormhola. Także, jeżeli został wam, wam ten wormhole nieszczęsny z Dropa, to można sobie go zastekować. I oczywiście Pytha, tak? Przypominam, że na pytku też jest governance, ale jest ten staking, więc jak dawno Pytha nie sprawdzaliście, to sobie wrzućcie też to w staking. No i teraz, jeżeli chodzi o Monada, no to tak naprawdę wystarczy śledzić ich oficjalny profil. Ostatnio też wybierali najlepsze projekty, które będą budować się na Monadzie. A ja oczywiście standardowo robię wam listę na X-ie projektów, które ja będę obserwował w ekosystemie Monad. Na ten moment, oprócz stake'u, tak naprawdę większość projektów daje możliwość zapisu na WLK, na zapisanie się na beta testy. Więc, jeżeli ktoś się interesuje tym ekosystemem, to warto to zrobić. No i myślę, że te projekty, które tutaj wygrały, które są w top 3, no to absolutnie, absolutnie do sprawdzenia, warto temu się przyjrzeć. Monad jest z dużym finansowaniem, ja robiłem już jeden film o tym ekosystemie, pokazałem pokazywałem co robię, no i na ten moment tak jak mówię, buduję tą listę i myślę, że na bieżąco na YouTubie będę Wam przekazywał, w którym projekcie ewentualnie warto podziałać pod jakieś tam airdropy, tak także tutaj jest to taki czas, kiedy możemy sobie wystartować na spokojnie, większość airdropów jest już w grze, między innymi Chain, jeżeli też Interesujecie się Bera Chain polecam oczywiście śledzić Jomego Walu, śledzić Kornika, śledzić Darka z właśnie tutaj Game oni bardzo dużo piszą o Bera Chain. Wczoraj, jak patrzyłem sobie te wpisy, ile już jest z tych kolekcji na Bera Chain. Słuchajcie, chyba, chyba tam z 20 rul na Discordzie gdzie można odebrać za posiadanie tych NFT'ków, które już urosły de facto, ale ciągle są też freeminty, więc warto śledzić chłopaków, jeżeli interesujecie się Bera Chain, natomiast ja za dużej ekspozycji tam nie mam i chcę się od początku zająć monabem jako kolejny ekosystem, który będę wprowadzał do swojego tutaj portfolio. Jeżeli jeszcze chodzi o solamę, no to tak naprawdę na Solanie dzieje się bardzo dużo, no i to co otrzymamy jest to oczywiście airdrop od projektu Debridge i ten airdrop, pytaliście w komentarzach, tak naprawdę jest przydzielany dwufazowo. Oczywiście pierwszy airdrop to jest airdrop bezpośrednio od The Bridge'a, na Debridge Foundation macie odpowiedniego linka, możecie sobie sprawdzić, trzeba wejść, podać adres Solamy, zatwierdzić regulamin, ale również dostaniemy L-drop od Jupitera dla osób, które stake'owały Jupitera i głosowały. A więc dostaniemy tutaj z dwóch miejsc. I teraz nie denerwujcie się, na spokojnie do tego podejdźcie, bo w tym checkerze ogólnym z The nie sprawdzacie swojego dropa z Jupitera. To jest zupełnie oddzielny temat. Jupiter będzie miał standardowo, tak jak przy wszystkich innych launchpadach, które zostały tam uruchomione swojego checkera. Też słuchajcie, bardzo dużo rozmów przeprowadziłem na właśnie tutaj tym evencie solamy Dumny jestem, że ktoś się wziął za Solanę i że tak fajnie to wyglądało, także mamy kontakt z chłopakami i na pewno na naszym evencie nie zabraknie Solany, nie zabraknie fajnego side eventu z tego ekosystemu, więc będzie działo się tutaj naprawdę dużo. Więc The Bridge oczywiście to jest temat numer jeden i również w październiku Jupiter wypłaci już trzeciego airdropa za stejkowanie właśnie tutaj zastejkowanie Jupitera. Warto też zauważyć, że od razu zostanie wypłacony, wypłacone Sankrum, a więc ich token Cloud, a więc trochę, słuchajcie, jak to mówią, dostaniemy. Zresztą, pisałem wam tak naprawdę dzisiaj o tym, że jeżeli ktoś systematycznie działa na Solanie, no to po prostu zarabia, tak? Mamy tu bardzo dużo możliwości odstejkowania po lunchpady, po różnego rodzaju restakingi i tak naprawdę, osiem prawie już projektów, razem licząc tutaj oczywiście też debridża, wypłaciło dropy w ciągu ostatnich 7 miesięcy. Dużo czy mało to jest wasza ocena? Ja działam systematycznie i naprawdę uzbierała się całkiem niezła kwota. Dużo pytań było o token Jupiter, także moja strategia, słuchajcie, jest taka, że oczywiście ja będę sprzedawał. Ja podchodzę do tego bardzo prosto. Jeden mój koszyk to jest koszyk, który mam zastejkowany, gram tutaj pod te dropy i już całkiem nieźle, bo z pierwszego dropu wyszło chyba 2,5 tysiąca dolarów zobaczymy ile wyjdzie teraz i te dropy które dostaję, ja je odstejkowuję nie zwiększam swojej ekspozycji zrzucam je sobie na giełdę i to jest ten koszyk, który dołącza do tego mojego koszyka luźnego, który będę chciał sobie na spokojnie realizować zresztą to jest moja duża pozycja, bo od wielu miesięcy powtarzam Wam, że tak naprawdę to jest moja jedyna duża ekspozycja na DEXy, to co ciekawe to jesteśmy bardzo blisko airdropu od scrolla, życzę wszystkim kosmicznego airdropu, ja tam coś mam porobione, ale nie liczę tutaj, że Powtórzę swoje wyniki z layer Zero czy z arbitrum. Natomiast y, jesteśmy blisko, biorąc pod uwagę, że Binance ogłosił właśnie premarket na scrollu i będzie Lunchpool na Binance'ie, właśnie scrolla. Także słuchajcie, jesteśmy naprawdę blisko i życzę wszystkim kosmicznego dropa. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, Sidus Pad, pamiętacie zastejkowanie Sidusa? Sporo ogłosili nowych projektów. Będzie też jeden projekt memowy, który ma bardzo dużo obserwujących na X. Jak klikniecie sobie lunchpad i Public IDO, no to tu máte. Macie wymienione, to jest ten projekt, ten duży Memslab i tu macie to, co chodzi a więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć projektów. Trochę tego będzie, ale to już jest prywatna decyzja każdego, czy chce w tym uczestniczyć i czy ma zastejkowanego Sidusa. Jeżeli chodzi o Bybita, przypominam, pod tym materiałem macie link, dołączcie do drużyny kryptoekipy na Wsocie, jeżeli jesteście traderami i walczcie o swoje nagrody. No i jeżeli chodzi też o Bybita, no to dużo gdzieś tam ciekawych zmian się dzieje, tak naprawdę cały czas te produkty są... Są rozbudowywane, też poprawiają Web3 Wallet, będą eliminować y, jakieś tam boty, jakieś tam różne rozwiązania, które nie działały. Absolutnie giełda numer jeden, więc polecam wszystkim serdecznie działać tutaj razem z krypto Lecimy sobie dalej, dzisiaj na bajbicie ruszył kolejny lunchpool, mamy teraz naraz dwa trwające Katz. Myślę, że jeżeli działaliście na Telegramie, to jest kolejny taki element, gdzie jesteście zawiedzeni, dlatego że ostatnio te gierki z Telegrama dają całe gówno, nie dają praktycznie nic, więc słabo to wygląda. Ja też bardzo mało klikam. Jeżeli coś klikam, to tak naprawdę Wam o tym piszę, ale na ten moment jest to przepalanie mojego czasu. Nie będę też rozgrywał tego listingu. Wszystko, co zbiorę z tego lunchpula. Będę sprzedawał standardowo. Wrzuciłem tutaj 5000 MMT i oczywiście 2000 USDT. Cashify rusza w trasę. Słuchajcie, myślę, że nie muszę nikomu udowadniać, dlaczego warto jeździć na eventy. Słuchajcie, to są takie tereny, gdzie też my nie mamy za dużo ludzi, więc też rzadko się pojawiamy jako i Tym bardziej warto pojechać na imprezę Cashify. A. Jutro 9 października, Poznań, 10 października, Szczecin. Całą rozpiskę macie oczywiście na profilu Cashify. A. Jeżeli chodzi o Robo Hero, ostatnio została. Poprawiona gra, polecam potestować. Mamy też nowe informacje na temat kryształów. Także, jeżeli jesteście graczami, jeżeli grac gracie, to Robo Hero cały czas się rozwija. Eden, słuchajcie, również mamy kontakt z chłopakami, pracuje nad swoją aplikacją. Mega mi się podobało. Żałuję, że nie mogłem być we Wrocławiu, ale nie da się być w dwóch miejscach naraz. Mega stoisko, słuchajcie, Edena. Można było pocilować na leżaczkach i podobno jeszcze jakiś masaż był grany. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to oczywiście produkt, na którym pracują. Także ostatnio mieliście też na moim kanale aktualizację. Tangem Wallet oczywiście wchodzi do Europy ze swoim nowym portfelem, a więc ring, ta obrączka jak to działa, po co komu i dlaczego o tym zrobię Wam materiał. W tym tygodniu mam dostać portfel do testowania i też myślę, że na naszym evencie będzie można to potestować bo oczywiście Tangem jest naszym głównym partnerem. No i słuchajcie na koniec Kanga, nowe listingi też szybkie, proste wejście z krypto także również polecam śledzić. śledzić. No i to by było słuchajcie na tyle. Mocno ruszamy z naszym eventem. Przede wszystkim Zarezerwujcie sobie ten termin pierwszego My jako Krypto Ekipa wiemy, że większość naszej społeczności Nie pracuje full time w krypto Dlatego to jest sobota Nie wyobrażamy sobie robić eventów w środku tygodnia Żebyście musieli brać jakieś wolne 1 lutego widzimy się wszyscy Słuchajcie właśnie w Łodzi Zrobimy największy w Polsce krypto event Będziecie zadowoleni Pracujemy też nad kosmicznym afterkiem Będzie grubo, zostaw łapę w górę Zapraszam do śledzenia mojego ich x -a. Pozdrawiam serdecznie, hej ekipa